Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moim gościem jest Michał Lidzbarski. Michał tworzy dwie aplikacje SASowe. To jest taka aplikacja, w której płacisz stały miesięczny abonament i masz dostęp do tego narzędzia. Pierwsza aplikacja to Web2Learn, to w której możesz stworzyć swój kurs online. Tam masz dostęp do panelu kursanta, możesz stworzyć strony sprzedażowe, wrzucić tam pliki wideo i w bardzo prosty sposób tworzysz swój kurs online. A druga aplikacja to asystentfrontiera.pl Ono służy do wyszukiwania okazji na rynku nieruchomości i w przyszłości też będzie służyło do zarządzania nieruchomościami. Zapraszam do rozmowy z Michałem. Dowiecie się bardzo dużo na temat tworzenia kursów online i promowania tych kursów. I dowiecie się też sporo o tworzeniu właśnie aplikacji w modelu stasowym. Na co zwrócić uwagę, jak zdobywać klientów dla takich aplikacji? Zaczynamy. Cześć Michał! Cześć Paweł! Powiedz proszę, czym się zajmujesz zawodowo. Zajmuje się zawodowo szeroko pojętym marketingiem, czyli jest to zarówno zaczęło się to od stron internetowych, sklepów internetowych, aż po portale internetowe, no i teraz jest to bardziej właśnie pomaganie firmom sprzedawać ich produkty, czy też z uwagi właśnie na tworzone projekty, no jest to już pomoc na przykład w sprzedaży kursów internetowych. Powiedz, jak w skrócie wyglądała Twoja kariera zawodowa. Co studiowałeś i co robiłeś po studiach? Czy pracowałeś gdzieś na etacie, czy od razu poszedłeś we własną firmę? Zaraz po technikum stworzyłem swój tak naprawdę pierwszy produkt. Był to jakiś CMS. Taki chciałem stworzyć konkurencję WordPress'a, czy Yomly, tak i wtedy już założyłem pierwszą firmę właśnie w wieku 18 lat, ale to nie był jeszcze początek. Początek zaczął się w wieku 16 lat, kiedy to mówiłem: No, muszę jakoś na to życie zarobić. Ubierałem się w taki garniturek, brałem kolegę, brałem teczkę i e, chodziliśmy sobie do miasta w taką sobotę, i odwiedzaliśmy różne sklepy. I dzień dobry, dzień dobry, czy można rozmawiać z właścicielem? Tak, proszę. Czy chciałby pan stronę internetową? No i tak zaczęła się ta historia, właśnie z tym całym marketingiem internetowym. W wieku 18 lat była właśnie ta firma z tym właśnie CMS-em, jak również był jakiś portal taki rozrywkowy, który skupiał około 60 tysięcy użytkowników. Niestety tamte portale akurat zostały sprzedane, a jako, że rozwój WordPressa poszedł tak w górę, to przestaliśmy już rozwijać tego CMS-a. Później oczywiście była też praca, pracowałem w agencji reklamowej, później też współtworzyłem agencję reklamową w drukarni, też dla jakichś firm przeróżnych i zawsze był to raczej taki dział marketingu. Teraz jak już wiesz są to głównie dwa projekty, jest to Web2Learn to do kursów internetowych i Asystent Rentiera, to taka nowość jeśli chodzi o świat nieruchomości. No, właśnie z tego pierwszego projektu najbardziej Cię kojarzę, czyli kursy online, Twój projekt Web to Learn. No, można powiedzieć, że to jest taka aplikacja sasowa, czyli płacimy tam abonament za, za jej używanie. No i dzięki temu możemy sobie stworzyć tam kurs online w bardzo prosty sposób. Możemy tam zrobić strony sprzedażowe, panel kursanta, wszystko tam mamy dostępne. Płacimy na, za to miesięczny abonament. No i skąd pomysł na taki serwis? Jak na to wpadłeś? Hm. A więc tak, jak już zacząłem się ogólnie, jak odkryłem marketing, bo jak pracowałem w agencji reklamowej, to ja nie wiedziałem, co to jest marketing. I jak odszedłem z agencji reklamowej, bo już miałem jej dosyć, to dopiero wtedy spotkałem człowieka, który mi pokazał, Michał, zobacz, tutaj masz produkt. Kosztuje on w produkcji 10 zł i ja go sprzedaję za 20. Czy tam konkurencję sprzedaje za 20. A zobacz, ja ci tu dam produkt za 15 i sprzedam go za 60. Produkt wyglądał prawie identycznie. Ja mówię, słuchaj, to jest niemożliwe, co ty mi tu w ogóle ściemniasz? Ja mówię przecież, żadna ulotka, żaden baner na to nie pomoże. A on powiedział: Michał, ja ci pokażę, że mogę. I zaczęliśmy pracować nad jego produktami, itd. i tak dalej. I się okazało rzeczywiście, że to zadziałało. Że ten e, produkt, e, ten. Produkt, który kosztował tylko parę złotych więcej w produkcji, można było sprzedać dużo, dużo więcej. I tu był potrzebny marketing. I wtedy zacząłem się jakby zarażać tym marketingiem. Marketing to moja pasja, moja miłość, moje wszystko. I wtedy postanowiłem, że chciałbym uczyć przez internet. Bo mówię, potrzebuję jakiś dochód pasywny, z czegoś trzeba żyć. Potrzebuję sprzedać jakiś kurs internetowy. I miałem pomysł, że nauczę ludzi, jak tworzyć strony internetowe. Tak jak ty kiedyś pamiętam. Tak, tak było. <laughs> Dokładnie. No i powiedziałem sobie tak. Wtedy miałem, tak jak wszyscy mają obiekcje, zaraz pierwszy, no to teraz tak, czym ja to nagram, gdzie ja to wstawię i tak dalej. No i w sumie przygotowałem się do wszystkiego, czyli było mieszkanie, była ściana specjalnie przygotowana, było oświetlenie, były kamery, było wszystko. I tak, jaką obiekcję jeszcze mogę stworzyć, żeby nie nagrywać? No i oczywiście wymyśliłem, że nie mam platformy. Jako, że znam, znałem wielu programistów, mówię sobie: Nie, no, ja muszę mieć platformę, żeby sprzedawać. No i znów, znów odwlekło się moje stworzenie kursu internetowego. I tak, właśnie ja, chcąc uczyć przez internet, przeszedłem od razu do tego, że chwila, ale ja muszę mieć do tego platformę własną, bo przecież nie skorzystam z zewnętrznego oprogramowania. Też, jak zbadałem wtedy rynek, dużo ludzi szukało takiego oprogramowania i zauważyłem, aha, w tym jest popyt. I to jest tak naprawdę historia powstania. Później okazało się, że osoby już, które znałem, czy nawet jak na jakichś forach internetowych właśnie, czy grupach na Facebooku, pisały: O, szukam takiej platformy. Ja pisałem do takich osób, i ja mówię, słuchaj, tworzymy taką platformę. I tak naprawdę później już to poszło tak, że to oni nam pomagali też to tworzyć. Mhm. Stworzyłeś ten serwis samodzielnie, czyli to ty go napisałeś, zaprogramowałeś, czy zatrudniłeś kogoś, zleciłeś to na zewnątrz? Nie, nigdy nie radzę Wam, jeżeli chcecie tworzyć duże projekty, musicie mieć osoby od wszystkiego. Musi być osoba od oprogramowania, musi być. Jeżeli Ty jesteś sprzedawcą, to nie programuj, dlatego że nie dasz rady zrobić wszystkiego sam. To jest po prostu niewyobrażalnie i niemożliwe. Tak? Czyli, tak, zatrudnia jest na przykład programista, który pilnuje to oprogramowanie i je rozwija. Ale, też co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o budowanie tutaj zespołu, na przykład, to bardzo polecam, aby takim programistom, który tworzą ten projekt, albo ludzie, którzy współtworzą z, twoim, z tobą ten projekt i go promują, rozwijają, suportują i tak dalej, podziel się z nimi, jakby swoimi udziałami. Czyli taki programista nie może być tylko programistą, który jest na etacie, albo na przykład zrobi projekt i nara. Oprogramowanie Web2Learn jest od 2016 roku non stop rozwijane. Tam non stop dochodzą nowe funkcje. Jeżeli by przeliczyć to wszystko, no to Lepiej jest właśnie nie tylko dać programiście powiedzmy jakieś wynagrodzenie czy nawet bez wynagrodzenia, ale też dać mu jakąś prowizję, czyli tak naprawdę podzielić ten projekt, oddać mu na przykład 20, 30% za to, że on będzie to oprogramowanie rozwijał. Bo jak już zajmiesz się tym całym rozwojem oprogramowania, zaczniesz spotykać się z ludźmi i tak zobaczysz, że nie jesteś w stanie tworzyć projektu sam, więc tacy ludzie są konieczni. A w jaki sposób Ty rozliczałeś się na początku z programistą? To była jakaś określona stawka za stworzenie serwisu, czy na przykład w ogóle nie było wynagrodzenia, a tylko dzieliłeś się udziałami? Jak ten podział właśnie wyglądał? Nie, na początku były to pieniądze, to były jakieś małe pieniądze, z tego co pamiętam, za taki podstawowy portal i opcje, które określiłem. Jednak jak później zauważyliśmy, że rzeczywiście dużo osób zaczyna nas o to podpytywać, o a ja też bym tak chciał, o ja też chcę uczyć przez internet, a nie mam platformy i miały takie obiekcje jak ja, no to wtedy zauważyłem, że trzeba iść w tą stronę i trzeba to rozwijać. No i tutaj właśnie padł na programistę, który to tworzył. Słuchaj, tutaj masz część udziałów i rozwijajmy to dalej razem. No i tak rozwijamy już od trzech lat i uważam, że to jest jedyny tak naprawdę sposób, aby utrzymać takich programistów razem ze sobą. Dużo osób mnie pyta, Michał, jak to zrobiłeś, że ten programista był z tobą teraz, jest z tobą, był z tobą wtedy, jest z tobą teraz i będzie też później. Jak to, to zrobiłeś? No, to jest bardzo proste. Musisz mu oddać część swoich udziałów, część swoich przychodów, wtedy on będzie też usatysfakcjonowany z tego, żeby to rozwijać, bo to to ile zarobi zależy od tego tak naprawdę jak rozwinie to oprogramowanie i jakie będzie pilnował. Mhm. Rozważałeś inny model biznesowy dla tego serwisu? Bo teraz jest tak, że płacimy stały miesięczny abonament. To tam głównie zależy od ilości użytkowników. Mamy tam do wyboru różne pakiety. Ale rozważałeś coś takiego, na przykład prowizja od sprzedanych kursów zamiast stałego abonamentu? No bo to dla początkujących by było fajne. No bo jeżeli robię swój pierwszy kurs, no to ciężko mi powiedzieć, ile będzie ta sprzedaż wynosiła. Czy ja jestem w stanie na przykład przez pół roku ten, ten serwis, ten panel utrzymywać i płacić za niego? A dla takich no, już zaawansowanych osób też by to było fajne. Na przykład teraz współpracujesz z Akademią Bogactwa. No to z tego, co tam kojarzy, to tam wyniki Akademia Bogactwa wykręciła takie, że szok. Więc u nich, gdybyś miał prowizję, też by to dla ciebie było korzystniejsze. Dlaczego taki model akurat wybrałeś z całego abonamentu? Okej, okay, jeżeli chodzi tutaj już o ten super wynik Kuba, Kuba Midel, no to myślę, że Kuba Midel pobił prawie wszystkie. No, może wszystkich ich rekordów nie pobił, ale. Ten wynik, jaki zrobił w dwa tygodnie. To myślę, że na pewno Grzesiak jest, Grzesiak ma na przykład o wiele większą sprzedaż, tak? Ale nie odbiega jego wynik bardzo dużo od wyników Grzesiaka, takich kampanii, jakichś takich krótkich, tak? Więc to rzeczywiście masz rację. Jednak jestem przekonany, że Kuba nie chciałby mi zapłacić takiej prowizji <laughs> za platformę. A jeżeli chodzi tutaj o początkujących, to tak, mamy najtańszy pakiet, jaki jest, kosztuje 47 zł. To Ile w nim dajemy i to, ile w nim chowamy, to tak naprawdę jest to no, bardzo, bardzo niska cena. System prowizyjny byłby fajny może dla początkujących, bo jakby bardzo mało by płacili i by się cieszyli, że płacą tylko od efektu, ale jednak bardzo zły byłby u tych większych, bo wszyscy by od nas uciekli. Naprawdę, y, sprzedaż na przykład pół miliona w miesiąc to nie jest, y, to jest wyczyn ale to nie jest, że tylko jedna osoba na przykład w Polsce tak robi. Takich osób jest dużo więcej. Ja słyszałem już o wynikach 300 tysięcy miesięcznie, coś takiego. Widziałem wynik tam około pół miliona w miesiąc, tak? Nie widziałem wyników typu Grzesiak tam 2 miliony w dwa tygodnie, ale no ci początkujący jednak, myślę, że 47 zł miesięcznie jest to jakby taka stawka no, niewygórowana. Mhm. I to, ile my dajemy, też ile wsparcia musimy dać, tak naprawdę my najbardziej pomagamy osobom, które zaczynają, bo one często potrzebują suportu. O jak coś dodać, o jak coś zrobić, i tak dalej. Więc tak naprawdę nasz największy wkład pracy jest u tych ludzi, co mają e, najmniej tego, e, czyli w, w ogóle zaczynają. I też powstaje jeszcze jeden taki. E, ja już widząc, ja już widziałem kilkaset różnych pomysłów na kursy internetowe. Rozmawiałem też z kilkuset osobami, które tworzą, czy chcą tworzyć takie kursy internetowe. I powiem Tobie, że przeważnie, że 50% osób, z którymi rozmawiam na początku ich kariery, odpada, bo nie zrobili jeszcze żadnego nagrania wideo. I to jest bardzo duży problem, że aż około 50% osób mówi, że chce stworzyć platformę, mówią, że już mają wszystko, tak jak ja kiedyś, czyli mówią, że mają już wszystko dookoła, tylko nie mają tego nagrania. I najgorsze, że oni tego nagrania nie stworzą, czyli tutaj też podchodzi brak motywacji wtedy do dalszego działania. Patrząc tutaj na te pomysły, które już przeszły przez naszą platformę, czyli już około 300 tych pomysłów, to mógłbym nawet przewidzieć, jak z kimś rozmawiam, jak mówi, jaki ma produkt, jak mówi, jaką ma grupę swoich odbiorców, ja mogę przewidzieć nawet już statystycznie, jaką będzie miał sprzedaż i czy będzie się to sprzedawać. Co jest najważniejsze, jeżeli chcecie tworzyć kursy internetowe i mieć taki złoty środek, że ten kurs na pewno się sprzeda, to musicie mieć już jakąś swoją społeczność, już budować tą grupę wokół siebie, bo później sprzedaż z Zimnego ruchu jest ok, fajna, ale Was na początku nie stać, żeby w ten zimny ruch inwestować. Więc tutaj, co bym polecał, budujcie już jakąś, nie wiem, grupę na Facebooku, która będzie tam gromadzić osoby z danej branży czy danego tematu, o którym będziecie później mówić, i podpatrzcie też, jakie oni mają problemy, i wtedy twórzcie o tym kurs. To jest o wiele lepsze. Też jest fajnie zrobić na przykład przedsprzedaż na początku, co pokryje tutaj wszystkie koszty. Też niedługo w internecie zobaczycie, jest właśnie u nas jeden z takich nowych klientów, no to on zrobił przedsprzedaż na taki wynik. Że, że, że jestem w szoku. O, takiego nie widziałem. Okej, okay, czy odpowiedziałem na twoje pytanie? <laughs> Tak, odpowiedziałeś, jak najbardziej. Nawet już chyba wyprzedziłeś trochę, bo chciałem Cię zapytać A. o właśnie takie porady dla początkujących, które chciałyby zrobić swój pierwszy kurs online. No, wszystkie techniczne aspekty, no to możemy zrobić przez Web2Learn. Tam już praktycznie całą platformę, wszystko mamy załatwione. No, ale może jeszcze masz coś fajnego dla nas, na co powinniśmy zwrócić uwagę, tworząc swój kurs. Jeżeli chcemy, jeżeli to ma być pierwszy kurs online, no to... Jakieś takie fajne złote porady jeszcze? Złote porady, takie tajemne. Okej, okay, a więc tak, pierwsze, no może dziesiąte, <noise> jedźmy od końca, dziesięć to cena. Jeżeli jesteś początkujący, jeżeli chcesz sprzedawać zimnego ruchu, nie sprzedawaj kursów internetowych za tysiąc złotych lub więcej. Produkt za 1000 zł to jest produkt dla osób, które już Cię znają, które już Cię lubią, którzy już Cię kochają i są, go, którzy Ci zaufają. Jeżeli chcesz tworzyć produkty do zimnego ruchu albo do osób początkujących, którzy jeszcze Cię mało znają, produkt nie może być droższy niż 500 zł. Jeżeli zrobisz produkt za 7 zł, kupią go wszyscy, a potem nikt go nie obejrzy i nic nie będziesz miał później z tych ludzi. Fajnie, że robi się produkty za 7 zł, żeby zwróciły się kampanie, ale pamiętajcie, że ta baza mailingowa osób za 7 zł jest bardzo słaba. Czyli lepiej już robić te produkty za 17, 27, 47. Wtedy już macie już jakby takie sito większe, nie wszyscy to kupią, ale jednak więcej jest tych osób takich zainteresowanych. Teraz z takich jeszcze bardzo ważnych rzeczy, to o czym już wspomniałem, to te filmiki. Jeżeli Chcecie stworzyć własny kurs online, to musicie robić filmiki, to jest podstawa. I nie bójcie się pokazywać siebie w kamerze i tak dalej. Te kamery nie są drogie. Za 300 zł kupicie kamerę do komputera, nie musicie mieć też super zaawansowanego kamerzysty, który to wszystko nagra. Pamiętajcie, że wy zaczynacie, ludzie lubią to jacy wy jesteście. Więc oni to mają kupić, oni nie muszą kupić tej całej okładki. Jak już będziecie mieli kasę, to wtedy się zastanawiajcie, jakiego kamerzystę wynająć. Taki dzień nagrań kosztuje powiedzmy, załóżmy około 2000 zł za dzień. Jeżeli chcecie już teraz zrobić profesjonalny kurs, weźcie sobie taką ekipę, oni zrobią to za was. I tak naprawdę, jak sobie policzycie te wszystkie koszty, jakie musicie ponieść z wynajmem sali, i tak dalej, to i tak lepiej wziąć taką firmę. Ale jeżeli jej nie macie, nie macie tej kasy, a zaczynacie dopiero, no to jak najbardziej kamerka w komputerze za 300 zł Logitecha, do tego jakiś mikrofon, audiotecha, czy jak tu mam na przykład RODE też za 300, i tak naprawdę jest komplet. Czyli. Cena, e, następne to filmiki. Teraz myślę jeszcze nad złotymi radami. E, to ta popularność. Buduj swoją ich popularność na różnych kanałach. E, ostatnio dopiero, teraz zauważy, że wszyscy robią reklamę na Facebooku, wszędzie reklama na Facebooku, reklama na Facebooku. Ja spróbowałem ostatnio dla klienta zrobić reklamę na YouTubie. I byłem w szoku wyników. Tam jest o wiele lepsza, jeżeli zauważasz, że nie działa ci reklama na Facebooku, nie poddawaj się, tylko przejdź na przykład na YouTube'a. Nie może być, że nie poddawaj się, nigdy się nie poddawaj. Jakby szukaj różnych kanałów dotarcia do osób. No i co jest najważniejsze, ja też przeanalizowałem około 10 najlepszych platform, które u nas najwięcej sprzedały, i zastanawiałem się, co ich najbardziej łączy. I teraz zdradzę tobie te. 10 rzeczy. Teraz, jadąc od góry, od najwyższych sprzedaży, a może jeszcze ile można zarobić, można powiedzieć. Platformy zarabiają od 1000 do 100 tysięcy na miesiąc. Jeżeli działają, tak? I to zależy już tutaj od platformy, od osoby, która to robi. I teraz, co łączy te wszystkie platformy, które są stworzone? Co łączy te, które odniosły sukces? To jest po pierwsze dużo działań organicznych na Facebooku. Drugie to dużo działań reklamowych na Facebooku. Trzecie to dużo działań organicznych na YouTube. Czwarte to dużo działań e, reklamowych na YouTube. Piąte to dużo fanów na Facebooku. Szóste to dużo działań offline i online. Siódme to częste wystąpienia publiczne. I tak naprawdę. To wszystko. To jest przepis na sukces. Musisz mieć działania organiczne i reklamowe na Facebooku, na YouTubie. Jeżeli się też da na konferencjach, zapraszają cię gdzieś jedź, wystąp, pokaż się ludziom. I tak naprawdę to te live'y, te live'y też bardzo fajnie sprzedają. Czy odpowiedziała na twoje pytanie? Tak, odpowiedziałeś. Tak się teraz zastanawiam a propos tych konferencji na żywo. Czy to faktycznie jakoś się przekłada na tą sprzedaż kursów w internecie? No bo czy to wynika może z innej rzeczy, że te osoby, które mają taką dobrą sprzedaż, są jakoś tak znanymi ekspertami, że oni są zapraszani na te konferencje i to jest może taki przypadek? Czy to rzeczywiście, jeżeli będziemy występować na konferencjach, to ma jakieś przełożenie na naszą popularność w internecie? Oczywiście i to naprawdę dużą. Ja nawet jak spotykałem się w jakichś takich salach szkoleniowych typu 20 osób, to już tam opowiadając historię właśnie tutaj o kursach internetowych już tam na 20 osób już trzy osoby stworzyły swój kurs online więc tak to jest dobre miejsce też wielu klientów uczy na scenie na co dzień sprzedają książki a po to żeby dosprzedać jakiś dodatkowy produkt uczą też w internecie więc tak, konferencje i takie miejsca to jest, jeżeli ty jesteś prawdziwy, jeżeli pokażesz siebie. A, no i teraz jeszcze może wracając do poprzedniego pytania, co jest najważniejsze? Jeżeli robisz to z zimnego ruchu, jeżeli ludzie ci jeszcze nie znają, najpierw musisz ocieplić ten ruch. Przez takie szkolenia, konferencje też ocieplasz ten ruch, pozyskujesz ludzi, którzy już ciebie znają tak naprawdę. Więc jeść na te konferencje, pokazuj się ludziom, zostawiaj wizytówkę. Daj im jakiś na przykład e-book, na wizytówce nawet napisz, że e, załóżmy 10 kroków e, do odchudzania, powiedzmy, tak? bo teraz to jest e, wielka moda, tak? albo e, 10 kroków, jakie musisz wykonać, aby e, mieć dobrą sylwetkę. Tak? No i odbierz poradnik. I na wizytówce takie info, wejdź na stronę to i to odbierz e, poradnik. Albo tak jak tutaj e, Akademia Importu, Jeden z najnowszych naszych klientów Web2Learn, czyli e, wszędzie informują, że odbierz dostęp do bezpłatnych nagrań i zobacz, jak e, zacząć importować towar z zagranicy. Wejdź na akademiaimportu.pl. I to jest jakby takie zaproszenie, danie coś bezpłatnie, e, wtedy danie tych e, filmików, żeby ciebie ludzie poznali. Jak ciebie poznają, tobie zaufają, to łatwiej im jest wtedy od ciebie kupić. Tak jeszcze dodam ciekawostkę, że Akademia Importu i jej twórcy są gośćmi podcastu tydzień przed Tobą. Czyli, jeżeli nasi słuchacze są, chcą sobie posłuchać o imporcie, no to wcześniejszy odcinek. Dobra, Michał, jeszcze takie mam pytanie: Tego Ci tutaj nie wypisałem, ale tak teraz się nad tym zastanawiam. Żeby stworzyć swój kurs online, to muszę być ekspertem w jakiejś dziedzinie, czy to może być taki kurs, nie wiem, czy na przykład mogę mieć. Kursy z różnej tematyki? Czy muszę się konkretnie w jednej dziedzinie specjalizować i tylko w tej jednej dziedzinie mogę sobie zrobić kurs online? Co myślisz o tym? Nie chciałbym tutaj reklamować konkurencji, ale jeżeli chcecie zbadać sobie rynek, zobaczyć, czy kursy w danej branży schodzą, wejdźcie sobie na przykład na Udemy. To nie do końca nasza konkurencja, bo tam są tanie kursy i tam nie masz własnej platformy, ale tam jest bardzo dużo fajnych pomysłów po angielsku. I teraz, czy trzeba być ekspertem? przygotowałem tutaj sobie takie najciekawsze jakie znalazłem na Udemy kursy internetowe to na przykład kurs grania w Counter Strike. I tutaj ten kurs kosztuje tam ileś złotych i go kupiło już kilka tysięcy osób. Ja widziałem bardzo różne tematyki kursów. Widziałem aportowanie psów, nauczanie, widziałem kursy też medyczne, kurs czy na przykład jak tutaj właśnie widzę jak otworzyć firmę. Czyli naprawdę tych kursów może być bardzo, bardzo dużo, tylko teraz też nie wpadnijcie w taki szał, o ja muszę zrobić kurs, żeby zarobić. Pamiętajcie, że musicie zobaczyć, czy w ogóle ten, ten, ten dział ma popyt, bo widziałem też, że ktoś ma bardzo fajny pomysł na kurs, ale zrobił go po polsku, a na po polskim rynku jest załóżmy... Na całą Polskę maksymalnie 3000 klientów. Dotarcie do tych 3000 klientów w całej Polsce będzie bardzo trudne. Tutaj żadna reklama na Facebooku czy na YouTubie za bardzo Tobie nie pomoże. Więc yy, sprawdź, czy ten Twój pomysł jest realny, żeby się sprzedał. I ja jednak wolę, jak ktoś jest ekspertem. Jeżeli ktoś budzi moje zaufanie, jeżeli ktoś mi da te trzy filmiki za darmo o sobie i pokaże mi w nich, że jest ekspertem w tej dziedzinie. No to ja mu zaufam. Czy znajdę na YouTube jego filmik z jakimś doradztwem, zbuduję tą, ten wizerunek tego eksperta? To tak, ja mu zaufam. Niestety, jeżeli nie będziesz ekspertem, jeżeli nie będziesz miał jakiejś popularności wokół siebie, nie sprzedasz dużej ilości kursów, bo ludzie jednak lubią kupować od ekspertów. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto na przykład otworzył, nie wiem, zrobił re pierwszy remont mieszkania, zrobił e kurs ekspercki, jak robić e remont mieszkania. To był jego pierwszy remont w życiu, tak? No przekonałbym je, jeżeli by to mu wyszło bardzo dobrze i dał w tych trzech filmikach bezpłatnych, dałby, no rzeczywiście jak to zrobił i ten efekt byłby zadowalający. Ale jeżeli to by wyglądało, że on to zrobił, jak ja bym zrobił ten remont, czyli to by nie, za ładnie nie wyglądało estetycznie, no to ja bym od takiej osoby nie kupił. Czyli ja bym w tym momencie nie był ekspertem. Mhm. Stworzyłeś Web2Learn. Powiedz, w jaki sposób pozyskałeś pierwszych klientów? No ale no już tak mniej więcej trochę mówiłeś, że tam popyt na to był, ale gdzie tych, w jaki sposób tych pierwszych klientów zdobyłeś? Pierwszy klient pojawi, pojawił się tak naprawdę. Mm, mogę tutaj wspomnieć nazwę? Jasne, jak najbardziej. Dance Control. Dance Control, czyli e, Akademia Relacji. E, I był to Karol, Karol Radziuń. Karol Radziuń też napisał nam na. Piękną opinię na nasz temat i on jest z nami tak naprawdę od początku, tego 2016 roku on z nami, to też wiele pomysłów tak naprawdę jest od niego, jakie by opcje potrzebował. Ja zauważyłem post na jakiejś grupie na Facebooku, gdzie było, że Karol Radziuń szuka jakiejś platformy, w której będzie mógł umieszczać kursy. No, Czyli tak naprawdę zadziałał ten ruch organiczny na Facebooku. Czyli chodziłem sobie po grupach na Facebooku odnośnie kursów internetowych i szukałem osoby, które chcą stworzyć własny kurs online. I ja zaraz do Karola napisałem: Słuchaj, Karol, tutaj coś budujemy, zobacz sobie demo. Karol był na początku sceptycznie nastawiony, chciał tylko nas tak na próbę i tak dalej, ale udało się je z nami od. Prawie początku swojej przygody od 2016 roku. Czyli zadziałał ruch organiczny na Facebooku. Później bardzo dużo dały polecenia czy program poleceń, bo teraz on chce stworzyć kurs online, ale do niego też osoby zaczęły przychodzić. A słuchaj, a jak ty stworzyłeś, bo ja też szukam platformy? I on zaczął też nam polecać, podsyłać nam jakichś klientów. Czyli poczta pantoflowa, czyli mamy już ruch organiczny, mamy pocztę pantoflową, no i to, co jest. Ja zdradzę tobie zaraz wszystkie tajemnice. <laughs> I to, co daje bardzo dużo, to tak zwani partnerzy. Partnerzy JV, coś takiego, jak to się tam do końca nazywa, marketingowo popularno. To teraz partnerzy JV, czyli osoby, które działają w tej branży. Ale nas jakoś rekomendują. Czyli poszukałem osoby, które już działają w tej branży, pytałem, czego potrzebują, jakie opcje są im potrzebne. Oni mówili swoje minusy, jaki jest minus korzystania z WordPressa na przykład i zaczęliśmy to wykorzystywać, dodawać opcje pod nich, tak? Więc w skrócie, Facebook Organiczny, wyszukiwanie na grupach, poczta pantoflowa i partnerzy, którzy nas zaczęli polecać. Czyli to. To taki pierwszy sukces z pierwszymi klientami. Super, super przykłady podałeś. Jeżeli masz takie konkretne narzędzie, no to w ogóle uważam, że najłatwiej, właśnie tak organicznie, poszukać osób, które z tego chciałyby korzystać i się do niej zgłosić, zamiast na przykład tworzyć reklamy na Facebooku, no bo możesz tutaj dzięki temu znacznie taniej możesz pozyskać klientów, niż tam właśnie tworząc reklamy organicznie po prostu, no taka raczej bardziej sprzedaż. Niż marketing. Dokładnie. To jest fajny. Ja, ja mam tutaj nawet. No nie chciałem tego mówić publicznie, ale już powiem. <noise> zgadnij, ile złotych wydałem dotychczas na, reklamie, na reklamę Web2Learn. Mówię tutaj o reklamie je na Facebooku, YouTube i Google. Jak mówisz, zgadnij, to nie wiem, szczelam, że zero. No, ostatnio, ostatnio 100 złotych. Kiedyś tam dwa lata temu jakieś 100 złotych, także o no te 300 zł się zebrało? O, no, Było blisko, dobra, fajnie. No. Teraz jeszcze tak zapytam o trochę inny aspekt, no to to już mniej związane z kursami online, mniej z marketingiem, ale może kogoś to zainteresuje. W jakiej technologii taki serwis internetowy jest tworzony, czyli może jak, jakie języki programowania trzeba umieć, żeby coś takiego stworzyć? Wrócił tutaj do poprzednich tam z początku odpowiedzi. Y nie interesujcie się, jak to jest zrobione. W skrócie, yy, opowiem Wam zaraz, jak to jest zrobione, ale zastanówcie się, czy na pewno chcecie tworzyć to sami. Czy nie lepiej, jeżeli macie pomysł, zlecić to komuś, żeby ktoś zrobił to za Was? Bo później okaże się, że no, staniecie w którymś miejscu, bo nie będziecie w stanie robić jednej i drugiej rzeczy. Czyli, jeżeli macie pomysł, zlećcie go komuś. To nie są jakieś duże pieniądze. Podzielcie się z kimś tymi udziałami, procentami, on też zniży swoją cenę za przygotowanie takiej platformy. Jeżeli chodzi o języki, my akurat robimy wszystko na serwerach Linuxa, tak? Czyli. PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, czyli wszystkie tak naprawdę języki programowania są nam tutaj potrzebne. No, no nie ma tu chyba języka, którego by nie trzeba użyć, tak? Ale mówię, nie zagłębiajcie się bardziej w programowanie, bardziej zlećcie komuś, żeby to przygotował. Chyba, że jesteście programistami, no to wtedy sami wiecie lepiej niż ja, jak to przygotować. Dobra, już tutaj wspomniałeś ten temat, że to nie jest takie drogie. No to już od razu Cię o to muszę zapytać, jaki to jest mniej więcej koszt stworzenia, może takiej pierwszej wersji takiego internetowego serwisu. Ile to mniej więcej kosztuje? Kiedyś było to mniej, ale jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś platformę, taką nawet w wersji SaaS. No to myślę, że na taką bardzo podstawową opcję, tak naprawdę, od której powinniście zacząć, bo bez sensu wydać jest milion euro, żeby coś było bardzo rozbudowane, mega, i nie mieć klientów. Lepiej jest to zrobić za powiedzmy 20 tysięcy, za pierwszą wersję, pierwszą wersję zacząć promować, wtedy programista będzie też, czy cały Twój zespół będzie bardziej podbudowany, żeby to robić, i wtedy to rozwijać. I rozwijać to też z klientami, wtedy bardziej ich rozumiesz. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli nie masz miliona euro na start, no to warto jednak e, zacząć w ten sposób. No i myślę, że te 20 tysięcy to jest taka kwota, z jaką musicie się liczyć, jeżeli chcecie stworzyć oprogramowanie typu SaaS w wersji podstawowej. Mhm. Wiadomo, można też czasem też na Allegro czy też innych portalach są wystawiane na sprzedaż, na sprzedaż różne sasy. No i tutaj ostrzegam was, nie wchodźcie, jeżeli nie macie dużego kapitału z reklamą, w konkurencję na przykład dużo teraz powstaje konkurencji typu Pizza Portal czy Pyszne.pl. Pyszne jeżeli nie macie kilku milionów na reklamę, to sorry, ale ja jako osoba, która stworzyła wiele tych SASów czy różnych oprogramowań i portali, no ja nie widzę tego, żebym zrobił pyszne.pl bez reklamy w telewizji, radiu, we wszystkich miejscowościach, więc no nie stać mi na to. Więc nie idźcie na taką głęboką wodę. Bardziej szukajcie tej niszy. Tak, ja w ogóle tutaj zdradzę też, że kiedyś, bo ja studiowałem informatykę. I sobie też kiedyś wymyśliłem taki swój portal, ale no to był właśnie taki serwis ogłoszeniowy, ale nie, że można tam było rzeczy sprzedawać, tylko rzeczy można było wynajmować. No tam popularne się zrobiło sharing economy. Portale tam, czy aplikacje typu Uber, współdzielenie samochodów, współdzielenie mieszkań. To ja sobie wymyśliłem, że stworzę serwis, w którym będzie można współdzielić praktycznie wszystko, że na przykład mogę sobie wynająć <grymny> aparat, mogę tam, nie wiem, przyczepę kempingową i tak dalej. No, praktycznie każdy przedmiot mogę sobie tam wynająć innym. No i właśnie dlatego z tego zrezygnowałem. Po pierwsze, że tam jakoś nie zrobiłem zbytnio jakiegoś modelu biznesowego, czyli no, w, praktycznie ten serwis był bezpłatny. Jedyne na czym mógłbym później zarabiać, to jakieś tam promowanie ogłoszeń, ale właśnie na tym poległem, że nie uwzględniłem, że będę musiał wyłożyć kupy pieniędzy na, na reklamę po prostu, żeby to wypromować. Tego nie uwzględniłem, dlatego ten serwis zwinałem, ale to już też były lata temu. Pomysł ciekawy, fajny, tylko właśnie na dużą skalę, tak jak, tak jak mówisz. I to pewnie tak. przerodziło się w jakiś tam późniejszy problem z tego rozwojem. Jakbyś przyszedł do mnie z tym pomysłem, to bym ci go odradził. A widzisz, a ja zacząłem znowu od drugiej strony, czyli zacząłem go kodować i tak dalej, napisałem, zrobiłem i. No, ale w sumie obroniłem na tym inżynierkę, więc no. później jak już ten portal miałem, to napisanie inżynierki zajęło mi tydzień, no, więc no. też nie, nie jest jakoś to stracony czas. To, no i fajne wnioski z tego wyciągnąłem. To nie jest też, że każdy projekt odnosi y, sukces, bo o, nie da się ukryć. Też jeszcze przed Web2Learn mieliśmy jeszcze inne oprogramowanie, no i ono na przykład, z uwag właśnie na programistę, z którym się nie dzieliłem tak udziałami, którego dobrze nie, może nie byłem w stanie mu zapłacić tyle, co jakaś tam konkurencja, no to przez to taki projekt upadł, tak? Czyli to nie jest, że każdy pomysł, nawet niszowy, który wymyślisz, jednak się uda. No ale. Mówię, z takich złotych rad, jeżeli chcesz stworzyć coś takiego, no to daj programiście więcej. Dobra, kolejny twój projekt to serwis asystentrentiera.pl. Jesteś w nim współzałożycielem. Co to takiego jest i w jaki sposób to działa? Tam już przeglądałem sobie politykę prywatności, wszystko tam patrzyłem, kto za tym stoi i tak dalej. No to powiedz, z kim to tworzysz i co to w ogóle jest? Tutaj też. Pewnie się zdziwicie, o stworzył jedno SAS, chce drugie SAS i tak dalej. Wygląda to tak. Teraz, jak zauważyliście, bardzo dużo jest na rynku ogólnie osób, i też coraz większą popularność ma inwestowanie w nieruchomości. Ogólnie jest to nauka, która jak był adamiewa to jakoś tam już musieli się tymi działkami i domami dzielić czyli jest to bardzo starodawny już zawód ale jednak tych ludzi jest mamy wysyp takich ludzi którzy uczą jak inwestować w nieruchomości jak mało osób jest może takich konkretnych ale no są też ci konkretni i na przykład jednym z takich takich bardzo konkretnych jest tutaj i najbardziej konkretnych tak powiem jest Kuba Midel, czyli tak jak wspomniałeś Akademia Bogactwa no, i właśnie poznając Kubę, zauważyłem też pewną niszę. Kuba, zapytałem Kubę, Kuba, jakie masz problemy, właśnie w takim ruchu, w ogóle w życiu? Jakie, jak, z jakimi problemami się borykasz? Mówi, Słuchaj, Michał, no, jedne z problemów to, że nie ma już mieszkań nie ma już mieszkań, nie ma już tanich domów, nie ma już tanich działek no po prostu tego nie ma mówi, jeszcze zobacz, że mam problem z tego zarządzaniem że mam dużo segregatorów, trzeba to ogarniać, trzeba to wszystko wpisywać i tak dalej trzeba tego pilnować i on ja wie, dobra Kuba, my rozwiążemy twój problem no i tutaj jak sprawdziłeś już w polityce prywatności <grym>, czy w regulaminie projekt współtworzę z Kubą Stanosz i Michałem Huzarskim. Kuma Stanosz jest tutaj właśnie głównym programistą, i osobą, która czuwa dzień i noc przy tym oprogramowaniu. Też zdradzę, że siedzi akurat obok mnie i się do mnie uśmiecha. <grym> I tak naprawdę to jest osoba, która tak głównie odpowiada za ten silnik. To wszystko. Czyli zobaczcie, tutaj już tak naprawdę to programista, chociaż był pomysł, była realizacja, no to no nie wszystko da się robić w życiu samemu, no to tutaj ten programista wręcz jest takim głównym motorem tego pomysłu. No i współtworzymy to też z Kubą Midel i Kuba też nam podpowiada tutaj dużo, czego mu brakuje, co potrzebuje i tak dalej. Tak? On jako osoba, która no jest w top, w, top, w Top 3 <noise> osób, które uczą o inwestycjach w nieruchomości, a ja bym powiedział nawet top 1 <noise> skromnie, no to od niego tutaj czerpiemy bardzo dużo pomysłów. I teraz, co to jest? Jest to. Tak jak już na rynku było. Na rynku była wyszukiwarka e, okazji w rynku nieruchomości. Czyli jeżeli chcesz e, kupić tanie mieszkanie, przeglądasz OLX-a, przeglądasz trójmiasto.pl, przeglądasz jeszcze. Tak naprawdę jest e, 10, e, 20 takich portali, które naprawdę mają bardzo dużo ogłoszeń e, codziennie. I jak ty przeglądasz jedno e, i je przeglądasz na przykład raz dziennie, czy przeglądasz je raz na tydzień, to ty nie zdobędziesz wszystkich tych informacji naraz. Asystent rentiera to wyszukiwarka okazji, czyli precyzujesz sobie dokładnie czego szukasz. Na jakim piętrze, w jakiej miejscowości, w jakiej ma być przedziale cenowym, ile ma być za metr kwadratowy, jak ma być wykończony. Wybierasz sobie tam jest około 20 różnych filtrów. Filtrujesz sobie te wyniki i klikasz zapisz. I wtedy na maila będziesz dostawał informację, później też na SMS-a dorobimy. Będziesz dostawał informację, że Halo, halo. Przyszło na jakimś jednym z portali yy, okazało się, że znaleziono ogłoszenie, które spełnia twoje oczekiwania czyli tutaj żeby na przykład Kubie i wam tak naprawdę naszym klientom i wam, którzy możecie też być tymi klientami, jeżeli szukacie okazji na rynku nieruchomości, wejdźcie na asystentrentiera.pl i wypróbujcie naszą aplikację najnowszą, dzięki której możecie wyszukać jakieś mieszkanie w super okazyjnej cenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Są też domy, są też działki a i co jeszcze dodamy teraz właśnie co tu z Kubą siedzimy sobie midlem i tworzymy no to zarządzanie tymi nieruchomościami czyli będziecie mogli i wyszukiwać i zarządzać tymi nieruchomościami jest to jakby odpowiedź na potencjał rynku czyli coraz większą grupę osób które chcą zarabiać na nieruchomościach a muszą jakoś wyszukiwać te okazje Fajnie, dobra, jest was trójka w zespole, jest programista, musi być. Ty rozumiem, ty jesteś pomysłodawcą tego serwisu? Znaczy wiesz, pomysł jest bardzo szeroki i znany. W internecie już istnieją takie portale, więc nie można powiedzieć, że ja pierwszy na niego wpadłem ale ogólnie tak takie zebranie wszystkiego wszystkich kropek w całość czyli o tu jest Kuba Midl tu jest programista jest problem jest problem do rozwiązania jest nisza musimy ją rozwiązać to tak to mój pomysł jest jeszcze trzecia osoba, Michał Huzarski, czym on się zajmuje? I w ogóle jak jest wasz taki może podział obowiązków? Dobra, programista wiem za co odpowiada, a ty i Michał Huzarski, czym się tam zajmujecie? Okej. Okay. No, ja tak jak podobnie w Web2Learn zajmuję się tym, żeby na przykład rozmawiać z tobą, <laughs> pojawiać się na jakichś wydarzeniach, konferencjach, żeby rozmawiać, poznawać ludzi, żeby robić z nim jakieś spotkania, od tego ja jestem. No i od wizjonerstwa. Jak to powiedział wczoraj Kuba Middle, mówi Steve Jobs, Steve Jobs e, e, kursów online. <laughs> e, I teraz, e, może za dużo powiedziane, ale coś, coś w tym stylu, e, jeżeli chodzi o Web2Learn, a jeżeli chodzi o mm, asystenta Rentiera, to podobnie. Na przykład teraz e, jutro będę występował na Akademia Bogactwa Live u Kuba Middle. Później też spotykamy się z jakimiś osobami, które mają właśnie biura nieruchomości. Czyli takie poszukiwanie klienta i marketing tego produktu, tym ja się zajmuję. Michał Huzarski, zarówno najpierw się poznaliśmy w Web2Learn, tam on zajmuje się supportem i ten support naprawdę jest bardzo potrzebny. Jeżeli tworzysz takie oprogramowanie SaaS, pamiętaj, że nie dasz rady sam supportować. Ja początkowo Web2Learn supportowałem sam, ale jeżeli Takich potencjalnych, codziennie teraz, ostatnio mamy, nie wiem, codziennie mamy jednego potencjalnego klienta, tak? Jednego, dwóch potencjalnych klientów, wczoraj może nawet trzech, którzy piszą, że chcą utworzyć kursy online, jak to zrobić. I teraz tym trzem osobom codziennie odpowiadać, pisać z nimi, nie dasz rady sam. I od tego jest właśnie Michu Huzarski. W asystencie rentiera zajmuje się on właśnie też supportem, czyli o tutaj coś mi nie zadziałało, o tutaj, a nie wiem, jak to zrobić. Takich pytań naprawdę, jak jest. Większa ilość klientów, czy nawet potencjalnych klientów, jest jakiś ruch. To taka osoba jest bardzo potrzebna, bo nie dacie rady i sprzedawać, i programować, i obsługiwać suportu. Dlatego są trzy różne osoby. Tworzysz dwie aplikacje SASowe, masz w tym doświadczenie. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze, jakich błędów powinniśmy uniknąć, na co zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy sobie taką aplikację stworzyć. Tu już kilka rzeczy powiedziałeś, powiedziałeś, żeby to zlecić programiście Stworzenie nie robi wszystkiego samodzielnie, żeby tam support też zlecić gdzieś na zewnątrz, żeby no może więcej osób w to zaangażować, ale może masz jeszcze jakieś porady, co, na co zwrócić uwagę, jeżeli chcemy taką aplikację stworzyć? Jak, gdzie tutaj mogą pojawić się problemy? problemów pojawi się bardzo dużo. Zadbajcie o backupy, zadbajcie o dobre serwery, żeby one się tam nie zawieszały. Zadbajcie też, tutaj dużym, który, dużym problemem jest często polska zmiana księgowości, jak to szybko następuje, dlatego outsourcujcie, outsourcujcie jak najwięcej, ile możecie. Czyli jeżeli nie róbcie własnego programu do faktur, jeżeli programy do faktur już w internecie są i w bardzo dobrych cenach, jeżeli coś już istnieje i nie dacie rady zrobić na przykład w Web2Learn. Mamy taki podstawowy moduł do e-mail marketingu, czyli możesz tworzyć własne kolejki mailowe. Ale nie, nie robiliśmy już marketing automation, jakichś lejków całych i tak dalej, no bo przecież jeżeli mamy integrację z MailerLite, ActiveCampaign i tym podobne, to po co tworzyć koło na nowo? Czyli taka złota rada, nie twórzcie koła na nowo. Jeżeli nie chcecie być hostingiem wideo, no to zintegrujcie się z Vimeo, zintegrujcie się z innymi narzędziami, ale no nie zajmujcie się czymś, co już jest stworzone. To outsourcujcie. Zajmujcie się najbardziej tym, w czym Wy jesteście najlepsi. My jesteśmy, jeżeli chodzi o Web2Learn, to jest najbardziej rozbudowana platforma polska do sprzedaży kursów internetowych. I to mogę się miało powiedzieć. Liczba opcji, którą mamy, to jest potężny kombajn. A jeżeli chodzi o asystenta rentiera, jest to narzędzie, które już umożliwia wyszukiwanie okazji na rynku nieruchomości, mieszkania, domy i działki, ale jeszcze będzie to między innymi zarządzanie nieruchomościami i nie tylko, ale nie o wszystkim mogę mówić już dzisiaj. Taka kolejna złota rada, o której już właśnie wspomniałem, to ten programista. Zadbajcie o waszych ludzi. Ja bardzo nie lubię sytuacji, gdy wchodzę do jakichś firm, niech to będzie powiedzmy jakiś ośrodek turystyczny, niech to będzie jakaś restauracja, no i że słyszę, że ktoś płaci komuś najniższą krajową. Sorry, ale jeżeli ty budujesz biznes na tym, że ktoś skasuje mało, a ty drogo, to jest bez sensu. Jeżeli ty chcesz zarabiać, to się podziel też z innymi, bo to oni budują tak naprawdę ten twój projekt. Czyli śmiało dziel się. Jestem człowiekiem, który lubi się dzielić wiedzą, lubi się dzielić pieniędzmi, jeżeli ma, lubi się wszystkim dzielić, tak? I teraz, jeżeli ja mam coś zarobić, to wy też zaróbcie, bo to wy tworzycie ten projekt, nawet często bardziej niż ja. To wy siedzicie przy tym codziennie, od rana czasem do wieczora. Miałem jeszcze takie pytanie napisane, o tym też już dzisiaj mówiliśmy, ale może jeszcze masz coś ciekawego, jeżeli chodzi o sposoby promowania i zdobywania klientów dla takich zasowych aplikacji. No tutaj już mówiliśmy, że fajnie w przypadku Web2Learn lepiej zadziałała sprzedaż taka bezpośrednia tych produktów niż jakiś marketing, ale może jeszcze masz jakieś fajne sposoby na zdobywanie, promowanie tych aplikacji, co najlepiej działa? Myślę, że tutaj partnerzy. Partnerzy to jest taki numer jeden. Partnerzy, jeżeli wchodzisz do nowej branży, a w tej branży jest już dużo, dużo tych osób, to podejdź właśnie do nich. To ci partnerzy ci pomogą się rozwinąć, pokażą Ci problemy, jakie są na tym rynku, i też. Przedstawią tobie jakieś grono klientów, którym możesz coś sprzedać. I to jest takie najszybsze. Bo później, jak już robisz zimny ruch, no to rzeczywiście już musisz wydać sporo kasy na reklamę. Ale jeżeli jest to partner, to tak naprawdę reklama jest mała. Nawet odpal partnerowi w myśl tego, co powiedziałem, czyli. Jak masz to się dziel, to oddaj część procentów, oddaj jak najbardziej takiemu partnerowi, daj mu link polecający, żeby on to rozesłał do swojej bazy mailingowej. Ty nic na tym nie tracisz, ty tylko możesz zyskać. Super. To już takie jest pytanie kończące zawsze. Gdybyś jeszcze raz zaczynał, Michał, może swoją karierę zawodową albo któryś z tych projektów, czy jest coś, co zrobiłbyś inaczej? Tak. Wiele lat. No, bo już chyba z 10 lat czy 12 lat już w tym internecie siedzę. Yy, I tak, zrobiłbym to inaczej. Może nie inaczej, ale zrobiłbym. Nie żałuję tego, co zrobiłem, ale popełniłem jeden z błędów każdego myślę młodego człowieka, który ma dużo wizji. Yy, zajmowałem się wieloma wizjami naraz. Niestety tak robić nie można. Jeżeli chcesz, żeby Twój projekt odniósł sukces, musisz się w 100% na nim skupić. Jeżeli masz już zbudowany zespół, web 2 learn jest ktoś, kto to pilnuje, jest ktoś, kto to rozwija, teraz będzie też nowa osoba, której jeszcze nie mogę zdradzić, która będzie to promować, to tak naprawdę ja mogę już wtedy przeskoczyć i zacząć budować drugi projekt. Ale wiesz, ile lat musiało upłynąć, że ja do tego dorosną? Jak ja mam to. Powiedział wszystkie portale internetowe i strony, jakie tworzyłem, czy zarabianie na Google AdSense i tak dalej, no to naprawdę było ich sporo, i myślę, że przez to straciłem kupę czasu, ale no poznałem przez to bardzo fajnych ludzi, więc mówię, tego nie żałuję, ale jeżeli chcecie takie coś robić, postanowicie sobie, że chcę stworzyć. Tylko nie twórzcie już kolejnego oprogramowania Web2Learn. <słyski> <słyski> I, I to nie dlatego, że. Yy, nie chcę mieć konkurencji, bo ja bardzo lubię konkurencję, lubię jak się prześcigamy, ale już tyle tych platform teraz już w Polsce powstało i oni nie wiedzą, nie zbadali dobrze rynku. Ja też tego nie zrobiłem, czyli pierwszy błąd jaki popełniłem, że nie zająłem się konkretnie od początku rzeczą, którą tworzyłem, przez co dużo czasu upłynęło i dużo czasu straciłem, żeby coś rozbudować, a drugie co jest, to dobrze zbadaj rynek. Tylko co z tego, że ja miałem około 100 potencjalnych klientów, którzy powiedzieli mi, że stworzą u mnie platformę, jak się okazało, że oni nie mają filmów. I teraz jak konkurencja mi słucha, wiem, że słucha, to powiem wam tak, jeżeli u was ktoś po miesiącu przestaje płacić abonament, to wiedz, że dlatego, że nie ma jeszcze filmów. I to jest taki duży błąd, duży problem na polskim rynku. Jeżeli chcecie stworzyć to oprogramowanie, nie róbcie go nawet po, pols po polsku. Teraz widziałem chyba tylko w ostatnim miesiącu powstały trzy oprogramowania, które chcą nas naśladować <grych> albo przegonić, ale oni są na początku tej swojej drogi i obawiam się, że będzie im bardzo ciężko. Widzę, jak tam przybywa wiadomo konkurencję się przegląda. Też wiele konkurencji poznałem. Chyba 3-4 konkurencje do mnie zadzwoniły i normalnie sobie rozmawialiśmy, przekazywaliśmy sobie jakie tu są plany, jakie tu są panele i tak dalej. Nie było jakiejś takiej kłótni, tak? Z konkurencją trzeba żyć w zgodzie, że tak powiem, dopóki nie odbierają sobie na siłę klientów i nie spamują odejść od niego i przyjść do mnie, tak? Do tego czasu to jest fajne, każdy ma troszeczkę inne rozwiązanie, ale no to jest drugi błąd, czyli źle zbadany rynek. Tutaj rynek dopiero z czasem pokazał, że tak, było 100 potencjalnych klientów na początku, no to teraz już szybko kalkulowaliśmy, tak, będzie abonament, chociaż po 47 zł razy 100 osób. O, to już coś tam jest na na jedzenie jest, tak? A wezmą jakiś tam wyższy abonament, no to już to przeliczaliśmy, już nam się oczy świeciły, ale później zaraz się okazało, że świat nie wygląda tak różowo jednak e, wiele osób zacznie i nie skończy, nie odpali, zrezygnuje e, z powodu nie tylko naszego, ale i ich problemów. Tego, tego nie przewidzieliśmy, czyli źle zbadany rynek. Super, Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze raz na zakończenie, gdzie możemy Cię w internecie znaleźć i przypomnij zaproś, może jeszcze raz na swoje serwisy. Przypomnij adresy. A więc tak, nazywam się Michał Lidzbarski. Było mi bardzo miło być gościem u Ciebie, Pawle, na podcaście. Liczę, że to nie pierwsze, co nagrywamy. I teraz możecie mnie znaleźć na Facebooku. Michał Lidzbarski i jak Lidzbarski, jak Litzbark warmiński, bo wiele osób ma problem z napisaniem tego nazwiska. I jeżeli chodzi o projekty, to web to learn też znajdziecie na moim profilu, jest to ten projekt do kursów online i asystentrentiera.pl, jest to wyszukiwarka okazji na rynku nieruchomości, a niedługo też ich zarządzania. Jeszcze raz dzięki wielkie. Dzięki, do usłyszenia, hej. Dzięki za dzisiaj, więcej odcinków podcastu i inne fajne informacje znajdziesz na stronie pawolerjoch.pl. Serdecznie Cię tam zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.